Czasami chcemy nasze zdjęcia gdzieś udostępnić, i wtedy zachodzi potrzeba zabezpieczenia ich przed skopiowaniem. Przypuśćmy, że wykonujemy zdjęcie do aukcji internetowej, albo też robimy jakąś galerię własnych zdjęć w internecie i chcielibyśmy utrudnić ich skopiowanie. Możemy to w prosty sposób zrobić, poprzez nadanie tzw. znaku wodnego. Żeby to zrobić, musimy wybrać narzędzie tekstowe, tutaj ustawić kolor biały i wybrać jakiś gruby font. Ja w tym przypadku posłużę się tym fontem o nazwie Impact. Spójrzmy, jak on wygląda. Widać, że musimy przede wszystkim powiększyć ten font. Zaznaczę więc wciskając Ctrl A wszystkie te litery. I tutaj wybierzmy 72 punkty. Według mnie jest to jeszcze za mało, także wpiszę tutaj ręcznie. Na przykład 150 punktów. I musimy teraz wpisać tekst, który będziemy nasze zdjęcia chcieli zabezpieczyć. Na początek będę chciał tutaj uzyskać znaczek Copyright, czyli C umieszczony w kółeczku. Najprostszym sposobem, żeby to zrobić, jest przytrzymanie lewego klawisza Alt i na klawiaturze numerycznej wybranie 0169. Pojawi mi się znaczek Copyright, ale nie w tym miejscu. Byłem ustawiony akurat tutaj. Wytnijmy go stąd. Jeszcze raz, w tym miejscu zróbmy to samo. Alt 0169 i mamy znaczek Copyright. Następnie dodam tutaj rok 2008 i imię i nazwisko. W naszym przypadku może to być na przykład Jan Kowalski. Zatwierdzamy wciskając ten przycisk. I kolejną rzeczą będzie nadanie stylu temu napisowi. Żeby to zrobić, przełączam się tutaj na ten przycisk, gdzie są style, i z tej listy wybiorę stożki. Napisowi przypiszę na przykład ten stożek, prosty wewnętrzny. Dwukrotnie klikam w tym miejscu i napis nabrał już odpowiedniego charakteru. Wcisnąłem Ctrl Plus, żeby widzieć dokładnie, co tutaj się dzieje. Ostatnią rzeczą, którą tutaj powinienem zrobić, jest nadanie trybu mnożenia. Tryb mnożenia powoduje to, że wszystkie jasne barwy z tego napisu znikają. Pozostaje typowy znak wodny. Możemy tutaj oczywiście go troszkę zmodyfikować. Dwukrotnie klikam na symbolu FX i troszeczkę. Zmienię rozmiar tego napisu. Chciałbym, żeby on był subtelny, więc tutaj wybiorę na przykład dwa piksele. Zatwierdzam, zmniejszmy teraz to zdjęcie. I ostatnią rzeczą będzie umieszczenie tego napisu w odpowiednim miejscu. Do tego celu wybieram narzędzie strzałka i przesuwam go ten napis gdzieś, na przykład tutaj w obszar trawy, ale dobrze byłoby, żeby on zakrywał też ważne elementy na zdjęciu, czyli ten budynek więc na przykład mogę go umieścić gdzieś tutaj. W taki oto sposób możemy zabezpieczyć wszystkie nasze zdjęcia, które będziemy gdzieś udostępniać.